Co my tutaj mamy, widzowie? Coś dość nietypowego. Chevrolet. Ale potwór, co? No. Jeszcze tak. Obejdziemy sobie. No potwór, potwór. Bestia to jest. No zobaczcie tutaj jaka holenderska perełka. Holenderski DAF 33. Co sądzicie o takim autku? O takim środku transportu po holce? A tu klasyczne, piękne Volvo. Nie wiem, czy to na chodzie, bo wygląda jakby jakiś czas stało, ale dzisiaj spotykam furki, nie? Zobaczcie, cały dzień sobie śmigam i spotykam klasyki, ale to nic, rzućcie okiem, co tutaj stoi. Nie wiem kompletnie, co to jest za marka. Jakiś przedziwny bus. Beczki. Panie Brian. Fajno. U ciebie to już będzie. Mhm. I opa, składamy. I po złożeniu mamy takiego bydlaka i powiem wam już na starcie, że Subway nie ma podjazdu. Subway pikania. Do naszych kanapek. To jest pikania mięso, tak? Tak. Pikania, brocie, pikania. Big bro. Polska mentalność. Polacy, bardzo fajny i kochany naród, tylko czasem trochę niewyrozumiały. Słuchajcie, jest taka narracja, że jak ktoś coś zrobi dobrego, to zazwyczaj się mówi, że robi to na pokaz, że robi to dla zasięgów. I ostatnio Budda kupił 4 domy i gdzieś tam postawił dla powodzian. Wiecie, takie domy holenderskie, że je przenosicie. Dla tych ludzi, co potracili domy, gdzieś postawił. I tam widziałem z nim wywiad i to było tak znienacka, że nikt o tym nie wiedział i on mówi, że specjalnie tego nie nagłaśniał, bo teraz właśnie jest taka narracja. Co by się nie zrobiło, to że robi się coś po coś, dla zasięgów i tak dalej. Ale jeśli nawet zrobił to dla zasięgów,
to niech każdy tak robi dla zasięgów i pomaga. No bo pomoc to jest pomoc. Wiecie, o co mi chodzi? Nieważne, czy on zrobił to dla zasięgów, czy nie, ale kupił, pomógł i to się liczy. Chodzi też o to, że ludzie są naprawdę, wydaje mi się, że my Polacy, to jesteśmy takim dziwnym narodem, nie wszyscy, nie? Ale ja ostatnio też miałem taką sytuację na vlogu, że wiecie, jak byłem w Zwolę i pokazywałem fast food na stacji, na dworcu kolejowym, to zrobiłem takie ujęcie, że pokazuję zegar na stacji i pokazuję kamerą na swój zegarek. I chodziło mi o to, żeby sobie ludzie zobaczyli, o której jest odjazd pociągu, a która jest aktualnie godzina. I tam kilka mi osób napisało, że chwalę się chińskim zegarkiem tanim, że to nie jest zegarek, że takich się nie kupuje, że wiocha i tak dalej. A mi chodziło tylko o to, żeby pokazać, która jest godzina i o której odjeżdżam. Takie ujęcie. I teraz ludzie nie wiedzą tego, że ja ten zegarek mam od 6 lat, że dostałem go tak naprawdę w prezencie i tyle w temacie, to mi piszą, że ja specjalnie go pokazałem, bo sobie kupiłem teraz, nie? A nie zdają sobie sprawy, że mam ten zegarek 6 lat. No to jest dla mnie chore, jak po prostu ludzie są tacy prostolinijni. U nich jest tylko czarne i białe. Nie ma nic po środku. Albo coś jest czarne, albo coś jest białe i nic więcej. Zamknięte głowy, stereotypowe, masakra. Tak samo z siłownią, nie? Jak półtora roku temu nie chodziłem na siłkę, to mi pisali grubas i tak dalej, nie? Później zacząłem chodzić, to miesiąc czasu i przestaniesz ćwiczyć, to nie jest dla ciebie, źle ćwiczysz, nie nadajesz się, to nie ma sensu. Trenuję już sobie półtora roku, no i jeszcze półtora roku temu ważyłem stówkę, teraz moja waga to się waha między tak 89 kg, 90, 91, 89 i tak w kółko. Aktualnie trzymam się około 90 kg, a ważyłem stówkę, nie? Półtora roku temu, tam 99, 100, 101, po świętach zazwyczaj tak zawsze było. No i wiecie, tą dyszkę sobie zbiłem, fajnie się czuję i chodzę sobie na treningi po prostu dla fanu, dla zabawy, nie? Żeby lepiej się czuć. Ja mówiłem, że nie jestem kulturystą, tylko po prostu sobie chodzę, trenuję, żeby moja głowa lepiej pracowała, bo po treningu zawsze czuję się lepiej. Jak mam jakiegoś dołka albo gorszy dzień, to po treningu zawsze czuję się lepiej. Teraz też jestem pełen energii. I ludzie tego nie potrafią zrozumieć, że na siłowni nie chodzi się po to, żeby być dojebanym, tylko po prostu dla zdrowia, dla spokoju psychicznego. I to mnie bardzo szokuje w tych ludziach, że oni mają taki tok myślenia, nie? Słuchajcie, jak ktoś lubi jeździć na ryby, jest wędkarzem, to przecież jak jeździ, nie za każdym razem uda mu się jakąś rybę złapać, nie? Czasem ludzie siedzą po 8 godzin i tej ryby nie ma. Po co tam jeżdżą? Bo lubią to robić. Jeżdżą tam dla fanów. I o to w tym wszystkim chodzi. A my mamy taką mentalność, że wszystko musi być po coś, wszystko musi się opłacać i co byś nie robił, to zawsze będzie źle. Czy tak nie jest, nie? Także mówię i powtarzam. Chodzę se dla fanu, dla zabawy. Zegarek dostałem w prezencie. Nie chwalę się nim, nie szpanuję. Słuchajcie, nie chodzi o to, że ja się teraz tłumaczę, ale wiecie, że czasami po prostu lubię sobie pogadać. Nie wiem, o co chodzi dokładnie, ale przyjeżdża tutaj raz na jakiś czas, chyba raz w tygodniu, taki bus i rozdają ciepłe posiłki, zupki i tak dalej. Wydaje mi się po prostu, że może to być dla ludzi takich biedniejszych, którzy nie mają co jeść albo mają kiepską sytuację finansową.